Witamy w kolejnym kwadransie akademickim. W tym odcinku opowiemy o koncercie w ramach Święta Jazzu oraz o dniach otwartych funduszy europejskich. Dokładnie 30 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Jazzu. Z tej okazji w domu studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Vitellona odbył się specjalny koncert. Na zaproszenie Ewy Urygi do Legnicy przyjechali muzycy z New York Jazz Collective. Projekt, który zaprezentowali publiczności, nosił nazwę Let's Sing for Mahalia. Celebrujemy dzisiejszy dzień akurat wskazując na Mahalię Jackson, która no jest legendą światowego jazzu, od której zaczęło się wszystko, czyli nagle spiritual, gospel, soul i jazz i tak dalej, i tak dalej. To jest akurat moja taka ukochana wokalistka, od której zaczęłam się interesować jazzem i myślę, że to jest taki fajny moment, żeby przypomnieć jej utwory. W takiej dzisiaj mamy zupełnie inną jazzową aranżację, także naprawdę jest to dzisiaj niecodzienna sytuacja. Artyści przygotowali specjalne nowojorskie aranżacje utworów. Koncert na cześć Mahalii Jackson był także możliwością do opowiedzenia o jazzie większej rzeszy odbiorców. Dorotka przebywała w Nowym Jorku wiele lat, więc nasiąknęła, a tutaj Zakai Curtis, Lucas Curtis mieszkają w Nowym Jorku i przyniosą nam ten powiew takiego nowojorskiego jazzu, nowojorskiej interpretacji, bo na pewno to, że ktoś mieszka w jakimś kraju i z takiej kultury się wywodzi, na pewno ma to wpływ na rodzaj muzyki, mentalności i grania. Także to jest kapitalne, że możemy się tutaj razem zjednoczyć i przekazać coś muzycznie na temat repertuaru Mahalii. Dla perkusistki Doroty Piotrowskiej był to powrót rodzinnej strony po wielu latach spędzonych za oceanem. Urodziłam się w Lubinie i tam się wychowałam, tam chodziłam do szkoły, później w trakcie studiów wyjechałam dopiero. Ale to fakt, że jestem bardzo związana z tym regionem, bo studia też rozpoczęłam właściwie we Wrocławiu. Także to fakt, że to jest mój pierwszy koncert w Legnicy od powrotu właściwie z Nowego Jorku, więc w ogóle chyba mój pierwszy koncert w Legnicy w życiu tak naprawdę. Także to fakt, że jest to szczególny dzień, szczególna okazja, no i bardzo się cieszę, że tu jestem, że mogłam powrócić w rodzinne strony. Wizyta tutaj to świetna część naszej pracy. Jesteśmy dumni, że możemy grać w towarzystwie Ewy i Doroty. Są dla nas jak rodzina, choć tak naprawdę tylko Zaka jest moim bratem. Z koncertu przenosimy się do monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. 10 maja odbył się tam dzień otwarty funduszy europejskich. W
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Vitellona przedszkolaki uczyły się zasad udzielania pierwszej pomocy na swoich misiach, a uczniowie szkół podstawowych mogli zbadać wzrok oraz obejrzeć scenki dotyczące narkotyków oraz pokaz ratownictwa medycznego. Wszystko w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Z tych pieniędzy powstało m.in. monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, które znajduje się na terenie uczelni. Skali gwiazdą 14, skali APOPUA. Podaliśmy zębary, jest 100%. Centrum Symulacji Medycznej to projekt, który możemy realizować właśnie dzięki wsparciu Unii Europejskiej i funduszów właśnie unijnych. Jest to taki fajny symbol ze względu na 15 lat funkcjonowania w Unii Europejskiej. Chcielibyśmy też, aby ten symbol miał miejsce na naszej uczelni, na naszym wydziale. Mamy ciśnienie 190. Tego dnia Legnicką uczelnię odwiedziła około setka przedszkolaków ze wszystkich placówek z miasta. Mieli swoje maskotki, na których uczyli się udzielania zasad pierwszej pomocy. Oprócz tego PWSZ odwiedzili uczniowie szkół podstawowych. Tak, od razu włączyć. I jeszcze jak udało radę tomograf zamówić i czekamy. W każdej sali generalnie odbywają się jakieś programy, tak? Mamy jedną salę pracownię, w której dydaktycy kierunku dietetyka wykonują pomiar składu ciała na zasadzie bioimpedancji elektrycznej, także bardzo też ciekawe badanie, które ma na celu pokazanie, jak jest zbudowany nasz organizm, jeśli chodzi o masę ciała, tak? Czyli zawartość tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, wody. Czyli myślę, że też takie badanie, które przyda się dla każdego w każdym wieku. Pamięta pan dalej, co się stało, czy tylko pamięta pan, że Pracownie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej powstały dzięki wsparciu pieniędzy z Unii Europejskiej. Uczelnia postanowiła więc się odwdzięczyć za pomoc w jej realizacji i opowiedzieć o zdrowiu najmłodszym legniczanom. W programie 6. edycji właśnie Dni Otwartych Funduszy Europejskich wymyśliliśmy bardzo ciekawy program właśnie po to, żeby osoby, które przychodzą z zewnątrz, mogły poznać nasze pracownie, ale troszeczkę w innych, mniej typowych sytuacjach niż to odbywa się w trakcie zajęć ze studentami. Jednym z punktów programu jest właśnie reanimacja misia, czyli nauka przedszkolaków, jak udzielać pierwszej pomocy medycznej. Badamy wzrok u dzieci. Odkładamy mydeł kolorowy. Super. Tak? I teraz tak, będziemy docierali jedną rączkę o drugą. Teraz zajmiemy się grzbietami dłoni. Tak. Jedną rączkę i teraz drugą, tak? Oprócz zasad udzielania pierwszej pomocy, studenci i dydaktycy pokazywali najmłodszym, jak powinno wyglądać poprawne mycie rąk. Tego dnia odbyły się bowiem mistrzostwa w tej dyscyplinie. Chcemy pokazać dzieciom, jak ważne jest mycie rąk, jak ważne jest chronienie się przed bakteriami, infekcjami, jak ważna jest odpowiednia technika mycia tego rąk. Dlatego jak widać, dzieci powoli testują na podstawie schematu, krok po kroku, mycie rąk. Co ciekawe, z tym problemy mają nawet dorośli. My nawet jako pielęgniarki nauczyliśmy się odpowiedniego mycia rąk dopiero tutaj. Także uważam, że jest to ważne. Tak, jednak nie patrzymy na to, jak wyczyścić dobrze te zakamarki, te paznokcie, opuszki. A tutaj dzieci mogą się nauczyć. A wiadomo, dzieci lubią przynosić dużo zarazek i bakterii z podwórka, na przykład po zabawie z psem z przedszkola. I ten nawyk nie jest zbytnio wyrobiony. Prawda? Jak dzieci same reagują? Bardzo fajnie, traktują to w formie zabawy, bardzo im się podoba. Dostają dyplomy mistrzów świata z higienicznego mycia rąk, także są bardzo zadowolone. Podczas Dnia Otwartego można było również zbadać wzrok przy pomocy nowoczesnych metod. Takie badanie trwało chwilę, a pozwalało na wykrycie podstawowych wad. Studenci po tym mogli kierować na dokładne badania wzroku do okulisty. Można było także ocenić skład swojego ciała dzięki studentom dietetyki. Studenci drugiego i pierwszego roku kierunku dietetyka dokonują pomiarów antropometrycznych na analizatorze, tak? Czyli każde dziecko
z młodzieży, tak, osób też dorosłych, przychodzi do nas, ważymy ich, mierzymy, jest dokonywany pomiar wysokości ciała, jak i masy ciała. Dla starszych odgrywane były scenki i pokazy. W sali Wysokiej Wierności odbył się pokaz, w którym studenci zajmują się ofiarą wypadku przywieziono na szpitalny oddział ratunkowy. Zobaczycie tutaj pewien pokaz, co można zrobić i co się dzieje z pacjentem, który trafia do szpitala, do szpitalnego oddziału ratunkowego. Jest to pacjent po wypadku. Trzeba nawentylować, przerwać drga. Przygotuj rurkę intubacyjną, łóżko czwórkę, rurka 7,5, a dziewczyny nabierają się troszeczkę elektronią i do tego ratunku. Dobra, nie mam ekranu, widzicie? W kolejnej sali prezentowane były negatywne skutki zażywania środków odurzających. Taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce w Legnicy, bo jesteśmy nauczeni już doświadczeniem, że najlepsze scenki, symulacje to są takie, które już kiedyś się wydarzyły, tak, w naszym życiu podczas ratowania ludzkiego życia w pogotowiu, bo jeszcze jeżdżę w pogotowiu ratunkowym w Legnicy. No i na tej podstawie robimy symulacje dla studentów. Młodzieży bardzo się to podoba, tak? To nie są zwykłe zajęcia, gdzie siedzą i przepisują coś z tablicy, czy słuchają wykładu. To są jednak zajęcia, gdzie są zaangażowani, tak? Muszą prowadzić czynności ratownicze zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w ratownictwie medycznym, tak? Dlatego jest to dla nich coś zupełnie innego. To pierwsza edycja Dni Funduszy Europejskich na terenie legnickiej uczelni. Przekładamy, nogi idą tam, głowa tutaj, więc ty będziesz musiał obejść dookoła te nasze poprzeczki. Raz, dwa, trzy. Niech pani nie sprzątę! Jest to szósta edycja akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W tym roku uczestniczymy w tych dniach otwartych, ponieważ Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej zostało dofinansowane dzięki projektom z dofinansowania z Unii Europejskiej i 20 lutego tego roku mieliśmy możliwość otworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. W tej chwili działamy już 3 miesiące. Były to 3 miesiące wytężonej pracy, wytężonej nauki, ale dzięki temu prowadzimy już zajęcia ze studentami we wszystkich obiektach i dzięki tym funduszom europejskim, dzięki dofinansowaniu studenci mają możliwości nauki metodami symulacji medycznej. Jest to bardzo istotne, ponieważ coraz więcej problemów stwarza uzyskanie zgody pacjentów w szpitalu na wykonanie zabiegów medycznych przez studentów. Był to dzień poświęcony najmłodszym, w którym wiele mówiło się o zdrowiu i o tym, jak o to zdrowie dbać. To już wszystko w tym kwadransie. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.